Cześć, witam serdecznie w kolejnym już odcinku mojego kanału motoryzacyjnego pod tytułem Zawód Mechanik. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, jaka kwota może być potrzebna na wymianę napędu rozrządu w silniku naszego samochodu. Zapraszam do oglądania. Za mną na stoliku umiejscowiony silnik BMW 2-litrowy diesel. Silnik wyciągnięty z samochodu w celu wymiany rozrządu. Tak, dobrze słyszeliście, nie przesłyszeliście się. Do wymiany rozrządu należy wyciągnąć silnik z samochodu. Silnik ten występuje w samochodach marki BMW od 2008 roku w różnych konfiguracjach mocy od 116 do 230 koni mechanicznych. Można go spotkać w różnych autach tego producenta. Tutaj silnik wymontowany, ponieważ rozrząd, który wymienia się okresowo, jest to część eksploatacyjna zużywająca się, popularnie zwany rozrząd. Jednak nie chodzi tutaj o cały rozrząd, chodzi o napęd rozrządu, czyli o napęd wałków rozrządu i zaworów dolotowych i wylotowych. Napęd ten realizowany za pomocą łańcuchów znajduje się w tylnej części silnika. Tutaj mamy przód silnika, czyli napęd odbieramy paskiem płaskim od wału korbowego na różne urządzenia, które tutaj są zlokalizowane. W tym przypadku, w przypadku tego silnika jest to pompa wody, sprężarka klimatyzacji, której tutaj akurat nie ma, u góry zlokalizowany alternator. Silnik elektryczny realizuje układ wspomagania kierownicy. Silnik zanotowany wzdłuż pojazdu, czyli przód samochodu od tej strony, chłodnica, zlokalizowany zaraz za nią silnik. Napęd rozrządu znajduje się, jak już powiedziałem niejednokrotnie, z tyłu silnika. Żeby dostać się do niego, trzeba między innymi zdemontować kompletne sprzęgło koło zamachowe. Od spodu tutaj na szafce widać zdemontowana miska olejowa. Z tyłu jest pokrywa rozrządu, którą należy zdemontować i dostaniemy się dopiero do napędu łańcuchowego rozrządu. Rozrząd tutaj składa się z trzech łańcuchów, czyli górny łańcuch realizujący napęd wałka rozrządu, zaworów ssących, wałek wydechowy odbiera napęd od wałka ssącego za pomocą przekładni zębatej. Dolny łańcuch od wału korbowego odbiera napęd przez pośrednie koło, które jest zlokalizowane na pompie wysokiego ciśnienia, pompie paliwowej. Znajduje się jeszcze tutaj w napędzie jeszcze jeden łańcuch, który napędza nam pompę olejową, która, uwaga, jest zintegrowana z pompą podciśnieniową. Pompa podciśnieniowa, która służy do wspomagania układu hamulcowego oraz do zasilania urządzeń wykonawczych typu na przykład tutaj sterowanie zaworem EGR. Wygląda to wszystko dość nieciekawie z punktu użytkownika. Użytkownik, kupując samochód, na pewno chciałby się cieszyć jego eksploatacją, a niekoniecznie kupuje samochód do tego, żeby samochód stał w warsztacie i był naprawiany. Nie jest tutaj problemem dla mechanika zrobienie takiej obsługi, ponieważ wymontowanie silnika z tego samochodu nie nastręcza dużo problemów. Taką naprawę można wykonać w około 2 dni. Kwestia tylko ilości poświęconej pracy. Myślę, że żaden warsztat nie zrobi tego taniej, i tutaj powiem o kosztach robocizny, niż 2000 zł. Silnik M47, popularnie oznaczenie kodowe jego M47 2-litrowy diesel. Warto zapytać o cenę samej robocizny, ponieważ koszt części zamiennych łatwo sobie ustalić samemu. Można kupić w internecie, jest to
cały kompletny napęd rozrządu, czyli łańcuchy, ślizgi prowadzące szyny tak zwane oraz napinacze hydrauliczne. Ja tutaj kupiłem napęd rozrządu kompletny zestaw do wymiany, zaraz pokażę co on zawiera. Kupiłem za 555 zł z przesyłką. Zestaw ten zawiera również tubkę kleju silikonowego potrzebny do przyklejenia miski olejowej oraz uszczelniacz tylny wału korbowego, który również należy wymienić. Dodatkowo należy się zaopatrzyć w uszczelkę metalową pod pokrywę napędu rozrządu. Należy również zakupić uszczelkę pokrywy zaworów, ponieważ pokrywa zaworów no niestety jest do ściągnięcia. Co się z tym wiąże? Wykręcenie, wyciągnięcie wtryskiwaczy paliwowych, które czasami również mogą przysporzyć pewien problem. Jeżeli są zapieczone albo zakorodowane, może się zdarzyć tak, że nie uda się go wyciągnąć w całości. Mamy wtedy do wymiany wtryskiwacz. Wtryskiwacze oczywiście trafiają z powrotem w to samo miejsce, na ten sam cylinder, na którym pracowały, ponieważ są doporządkowane do określonego cylindra, doprogramowane w sterowniku silnika. Ja tutaj z tym silnikiem miałem troszeczkę dłuższą przygodę, ponieważ w tym samochodzie już nastąpiło zerwanie górnego łańcucha rozrządu. Zerwanie górnego łańcucha rozrządu spowodowało kolizję tłoków z zaworami. Zawory uległy skrzywieniu. Na szczęście uszkodzeniu nie uległa panewka wałków, czyli te koszty troszeczkę są mniejsze. Aczkolwiek naprawa tej głowicy to wydatek około od 1500 zł zwyż. Ponieważ należy wykręcić świece żarowe. Świece żarowe oczywiście się pourywały. Należy wymienić na nowe. Oprócz tego, że jest problem z wyciągnięciem pourywanych, poukręcanych żarników z głowicy, z tym sobie poradziłem, należy zakupić komplet nowych świec. Dodatkowo jest to wydatek rzędu 300 zł. Uszczelka pod głowicą jest to koszt 260 zł. Koszt samej naprawy głowicy, tak jak już powiedziałem, czyli wymiana pokrzywionych zaworów na nowe, wymiana prowadnic, szlifowanie powierzchni głowicy, wymiana uszczelniaczy zaworowych. To wszystko robi warsztat specjalizujący się w naprawie głowic. Silnik jest częściowo poskładany. Zostało tutaj dokręcić osprzęt i można go będzie zainstalować do samochodu. Chciałbym tutaj jeszcze pokazać jedną ciekawostkę. Jak widać, w silniku zdemontowana jest miska olejowa. Ponieważ wszystkie stojaki, jakie są na rynku, służące do mocowania silnika w celu jego naprawy, są tak skonstruowane, że przykręca się je do tylnej części silnika, czyli tutaj od strony koła zamachowego. BMW zrobiło taki ukłon tutaj w stronę mechaników, czyli od spodu kadłuba są nagwintowane cztery otwory na gwint M12, w które można wkręcić śruby. Ja tutaj takie śruby zakupiłem w sklepie, nie ma z tym żadnego problemu. Są to śruby M12 razy 200, czyli długość 20 cm. Silnik stoi równiutko, jest wypoziomowany. Można zdemontować wszystkie elementy, które są tutaj z tyłu silnika. Jest do niego dostęp, także silnik może stać na biurku czy na stole warsztatowym. Jest dostęp do tego rozrządu. Oczywiście znajdą się również ludzie, którzy stwierdzą, że nie potrzeba wyciągać tego silnika. Nie ma takiej potrzeby, żeby wyciągać silnik z samochodu, ponieważ można zrobić to w aucie. Tak, zgadza się, ale nie w każdym przypadku i nie w każdym samochodzie. Ja tutaj ten silnik zdemontowałem, ponieważ twierdziłem, że po zdemontowaniu miski
samochodzie, jeżeli silnik jest zamontowany, całkowicie wyciągnąć miskę jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Miska zostaje w samochodzie. Tutaj zdemontowałem miskę olejową, oczyściłem ją wewnątrz. Także po zmontowaniu silnik będzie zalany świeżym olejem, oczywiście. Dostanie nowy filtr oleju. Na pewno będę miał tutaj pewność, że w układzie smarowania nie znajdują się żadne zanieczyszczenia, które ewentualnie zostały z miski olejowej usunięte. Wszystko wygląda fajnie, koszty nie są za wysokie, jeżeli nie ma konieczności wymiany dwumasowego koła zamachowego. Jeżeli mechanik stwierdzi, że koło zamachowe dwumasowe jest zużyte, będzie chciał je wymienić. Zaproponuję Wam wymianę koła z kompletnym sprzęgłem, które poniesie za sobą dodatkowe koszty. Oczywiście niektórzy użytkownicy uważają, że nie ma sensu wymieniać rozrządu. Jeżdżą do samego końca, dopóki nie nastąpi zerwanie tego łańcucha i wtedy wymieniają cały silnik. Koszt w chwili obecnej używanego silnika od 5000 w górę, w zależności w jakiej jest kompletacji i jaki jest to kod silnika. Niektóre silniki są tańsze, inne są troszeczkę droższe. Kupując używany silnik, nie znamy jego stanu technicznego, nie wiemy w jakim stanie jest układ tłokowo-korbowy, nie wiemy w jakim stanie jest głowica i oczywiście nie wiemy w jakim stanie jest rozrząd. Więc wyspecjalizowane warsztaty, sprzedawcy od razu w używanym silniku zalecają wymianę kompletnego rozrządu. Niektóre warsztaty robią to za 2000 zł, taką przykładkę silnika, inne robią to za kwotę wyższą. Jeżeli znajdziemy warsztat, który sprzedaje silnik i proponuje oczywiście jego wymianę, na pewno tam cena też będzie inna. Jeżeli mamy swój silnik w samochodzie, jest to silnik dobry, silnik się nie przegrzewa, ma moc, nie tymi, nie pobiera oleju, zadbajmy o niego. Wymieniajmy olej tutaj 0W40. BMW zaleca wymianę oleju co 30 tysięcy. Ja proponowałbym robić to co 12-15 tysięcy km. Oczywiście wymieniajmy olej z filtrem, tak żeby nie dopuścić, żeby w misce olejowej gromadziły się zanieczyszczenia. Brudny, zanieczyszczony olej zamiast smarować nam tutaj te wszystkie powierzchnie współpracujące, będzie nam je niszczył. Dodatkowo tutaj w układzie rozrządu jest taki spryskiwacz olejowy, który doprowadza nam olej na łańcuch. Także smaruje ten łańcuch ciągle. Jeżeli on ulegnie zapchaniu bądź zanieczyszczeniu, nie będzie doprowadzał nam oleju do łańcucha. Łańcuch również ulegnie przedwczesnemu zużyciu i pęknięciu. Teraz jeszcze taka uwaga. Rozrządy w tych samochodach wytrzymują około 200 tysięcy km, więc nie zwlekajcie zbyt długo z wymianą. A jeżeli samochód jest eksploatowany w ruchu miejskim na krótkich odcinkach, należy ten okres skrócić. Jeżeli chcemy zakupić takie auto i nie znamy stanu technicznego silnika, nie mamy potwierdzonej wymiany rozrządu w takim silniku, zdecydujmy się na to natychmiast. Mam nadzieję, że temat rozrządu BMW został Wam troszeczkę nakreślony. A temat oczywiście jest jak wierzchołek góry lodowej. Jakbym się tutaj rozgadał, to pewnie i 2 godziny byłoby za mało. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam oczywiście do komentarzy, zostawienia suba i łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.